Jest cukrownia, piękne miejsce, już widać jakie, po prostu ogromne, jak na moje urbeksy. Tak więc cześć, z tej strony Explobron, witam na kolejnej eksploracji w tym roku, w roku 2024. Burza. O kurde. Pierwszy taki urbex chyba w historii. Nie dość, że pierwszy pod względem takiej wielkości obiektu, to jeszcze pierwszy pod względem pogody. Mamy drewniany dach, taki sam jak na jednym z pierwszych urbexów. Opuszczonej cegielni. Ale tym razem opuszczonej cegielni nie ma. Jest opuszczona cukrownia. Też na C. Tylko, że coś jednak nieco innego. Nie mam wyposażenia urbexowego za bardzo, ponieważ szybko się zbierałem. To była przejażdżka dość daleka jak na moje wyprawy. To był magazyn cukru. Z tego, co udało mi się dowiedzieć od osoby, która tu mieszka. Mieszkańca pobliskiego bloku. Bloku, który graniczy z tym obiektem. Cukrownia zamknięta w roku 2003, a przynajmniej tak wynika właśnie z uzyskanych przeze mnie informacji. Idę w głąb terenu i mamy tutaj kolejny magazyn. W sensie, no, cały czas to sama hala. Mam nowy aparat. Nowe urządzenie do nagrywania, nowy telefon, krótko mówiąc. Już pada deszcz. Jest po prostu burza. Ale mnie to za bardzo nie dotyczy, ponieważ jestem we wnętrzu budynku. Tam jest to ta dziura, którą nagrałem. Tu będziemy mogli sobie spojrzeć trochę na teren z zewnątrz. Telefon ten jest lepszy. Chociaż trochę mi szkoda tego, którym wcześniej nagrywałem. W zasadzie to były dwa telefony. Najpierw nagrywałem takim starym, później lekko nowszym i właśnie ten lekko nowszy mi się zepsuł. Ale to nie jest ważne, ponieważ teraz jesteśmy w miejscu, które jest już dość ciekawe. Są tu jakieś pierwsze takie rzeczy jak jakieś, nie wiem, to wygląda jak jakieś farby. Raczej farby to nie są, chociaż nie wiem. Pada na mnie deszcz, dlatego się stąd zwijam. Chociaż ujęcie zrobię. No niestety pada deszcz. Pada deszcz i to dość mocno. Ta część dachu wygląda na lepszą. No i tak oto potraktowała tutaj mnie pogoda dzisiaj. Nie pójdę tam, bo pada dość mocno deszcz. Tu jestem pod rurą, która idzie na środku pomieszczenia. Słońce wyszło, tęcza będzie dosłownie. Zaraz natomiast będzie ciekawsza część urbexu, dlatego pominę już urbex z tej hali i burzę, która tutaj grozi. Wszystko porozsypywane, jakieś zielone granulki. Tak to wygląda. I błoto na środku pomieszczenia. Nieprzyjemne niespodzianki po drodze. Tam, jak widać, ktoś wchodził do tamtej hali, całe szczęście nikt groźny. Znajduje się teraz w drugiej hali. Większej hali. Nagrałbym ją w szerokokątnym obiektywie, który mi tutaj na tym telefonie działa. Natomiast musiałbym wyłączyć to nagrywanie, które mam obecnie, ale pewnie i tak będę musiał edytować. Pod koniec urbexu tej części, który będzie pewnie trwał chwilę, bo tu nic nie ma, nagram to w szerokokątnym obiektywie, bo czemu nie? Duża hala z lepszym dachem, który nie przecieka, ale też jakoś tam z desek zrobionym. Tu są drzwi płytą zabite. Podobno część obiektu została sprzedana rok temu, a część obiektu nie została sprzedana rok temu i jeszcze jest na sprzedaż do dziś. Tu leci z dachu, ale mnie to nie odstrasza. Idziemy dalej. Tutaj, do drzwi, które pewnie są zamknięte. Nie będę nawet próbował. Wszystko odpada. Jakieś wory. Cała hala tak wygląda. Tak to się prezentuje. Teraz widok na to samo miejsce z szerokokątnego obiektywu. Tak ono wygląda.
Będę go używał pewnie na wielu urbexach teraz. Przejdę się z powrotem właśnie, nagrywając szerokokątnym obiektywem, żeby wszystko było ładnie widać, tak bardziej realnie, jak to wygląda. No niestety budynek jest pusty. Najwięcej rzeczy podobno było jeszcze jakiś czas temu w tym budynku z takiej żółtej cegły. I zaraz właśnie tam się udam w celu sprawdzenia tego. Mam nadzieję, że uda się wejść, ponieważ idąc przez właśnie takie warunki, deszcz i burze, wolałbym za długo jednak na otwartej przestrzeni nie przebywać. Szerokokątny obiektyw właśnie bardzo ładnie tutaj pokazuje, jak to wygląda. Będę pewnie go używał częściej, tylko że na tym szerokokątnym obiektywie nie mogę za bardzo przybliżać, jedynie tyle. Ale no będę jak na razie nim nagrywał, zobaczymy, jak to wyjdzie. Tu jest wejście do tej hali, już całe mokre i drabina nad nim. Tu jakieś pomieszczonko obok, zawalone. Tak się ono prezentuje. W zasadzie to szerokokątny obiektyw jest o wiele lepszy niż zwykły. I chyba będę go ogólnie używał. No dobra, czas iść dalej. Tu jest ta hala, lampa nad nią, nawet latarnia. No właśnie, za bardzo przybliżyć nie mogę, ale trudno. Tutaj też jest jeszcze jedno pomieszczenie elektryczne, dawniej, obecnie już zniszczone, jak widać zresztą. No nic ciekawego, idę dalej po prostu. Pytanie tylko, czy tędy będę mógł bezpiecznie wejść, czy też niezbyt, ponieważ tutaj są pewne napisy, które, że tak powiem, sprawiają, że nie mam pewności, czy nie będę tutaj widoczny za bardzo. Coś tam jeździ. Coś tam jechało, nie podoba mi się to za bardzo. Spróbuję wejść z tej strony. Zobaczymy, czy się uda. Słyszałem, jakby coś jechało, ale jakby miało tutaj dojechać? Zaraz się dowiemy tego. Idę to sprawdzić. Dobra, na luzie. To tylko mi się wydawało. I tyle w temacie. Duża brama, nawet na szerokokątnym obiektywie nie idzie jej objąć całej. No i to jest, myślę, ta ciekawsza część urbexu. Urbex właściwy, że tak powiem. Kiedy to jestem już w budynku, w którym są pomieszczenia różne, jest ciekawiej. Drzwi takie oto. Okna, no bardzo ładnie to wygląda. Wszystko tu widać, ten budynek, w którym byłem przed chwilą. Okej. Folia, ale ładna. Dobre to, te folie wszystkie. Elementy mebli, niestety, pewnie jest już w większości zdewastowany budynek. Ten. Tu mamy klatkę schodową, a ja nawet nie skończyłem zwiedzać parteru. A tu mamy zabezpieczone jednak jakąś blachą okno. Ładna klatka schodowa z barierką. Piękną. Kurczę, podoba mi się w tym budynku, niestety, ale no, dojazd dość daleki do niego. Ale wygląda tutaj pięknie. Drzwi są jeszcze nadal wszystko na miejscu. Bardzo fajny budynek. Znów tutaj teraz z tej strony pomieszczenia. Folia, jakieś stelaże jakby. Tutaj drzwi. Mamy wejścia blaszane. Tam wchodziłem, więc tam już byłem przed chwilą. Okej. A jeszcze tutaj powybijane szyby. Te takie fajne. Podobają mi się tego typu szyby. Zobaczymy, czy tam da radę przejść jeszcze gdzieś. Syfu trochę, stelaże różne, szyny pod sufitem. Na szerokokątnym mogłem również nagrać pierwszą halę, ale wrócę się tam w sumie na sam koniec, żeby nagrać to ujęcie jedno. Ups. Dobra. Czemu za drzwiami jest kanał, w który można wpaść? Tego nie wiem. I kurde, następna część budynku
się poślizgnąć można. Zalane i upalone coś tutaj. Niezły. Pogłos, echo. Praktycznie. No, włącznik musi być u mnie na kanale. Klasycznie. Już tam jeszcze coś jest? Nie, za bardzo już nic nie ma. Tutaj jeszcze jedno. No, taki przedpokój, kurde, jak to zwać. Przedsionek. Tu lepiej uważać, bo no, można wpaść do środka. Drzwi zamknięte. A to był dzwonek. Tu jest jakaś szafa, ale nic jej nie widać, tej szafy. Już tam, co tam w środku jest, tak więc się cofam. Tutaj. No i widzimy się zaraz, jak już będę tam wchodził na górę. Dużo szkła niestety tu jest. Dużo szkła i to na dodatek potłuczonego szkła. Dobra, czas się kierować na coś znacznie ciekawszego. Fotel samochodowy, nie wiem co tutaj robi. Pewnie mieli samochody, skoro to cukrownia. Stół z jakimiś napisami. No ale najciekawsze chyba będzie na górze. Niezła barierka. Ryla się trochę, ale wszystko ładnie wygląda. Jeszcze schody normalnie. Pierwszy raz chyba widzę tak schody z normalnie zachowaną barierką. Tam kawał zakładu, blacha na oknach. Ale to tylko na parterze, tu powinno być znacznie jaśniej. Szerokokątny obiektyw myślę, że jest o wiele lepszy. Pewnie będzie teraz głównie używanym na tym kanale typem kamery. Tam wejście jest jeszcze wyżej. Natomiast ja chciałem zobaczyć, co jest tutaj. Pierwsze dokumenty i papiery. Można sobie poczytać rodzaje i sposoby powstawiania napięć na wale. Tak to wygląda. Ciekawie. Jakieś papiery, ale nie będę tego wszystkiego czytał. Urbex ma być w miarę taki krótki jak na taką wielkość budynku. Ponieważ chcę się w końcu nauczyć tego, czego mi bardzo brakuje, czyli nagrywania krótkich urbexów. Gniazdka. Gniazdka, okej. A tu mamy takie oto coś. Pełno bezpieczników. Nieźle. Sterownia. Gdybym miał więcej czasu, a niestety tego nie mam, ponieważ nie przyjechałem tu sam, to bym się pobawił troszeczkę w tym miejscu. Tymi wszystkimi przełącznikami. Ja nie mogę, ale to jest niezłe. Tutaj powywalane niestety. Tu też. Ta. Niezła zabawa to z takimi rzeczami. Tu nie ma za bardzo nic. I tu też nie ma za bardzo nic. Płytki jedynie fajne. Tutaj jest kolejna część budynku. Łączniki, gniazdka. O, lubię takie rzeczy sprawdzać. Szafki z różnymi rzeczami. Syfem, jakimiś opakowaniami. Brudnymi. Takie oto rzeczy. Ciekawe, co to wszystko tutaj włączało. Już ciężko się przechodzi, szczerze mówiąc. Tak oto to wszystko wygląda. Rok 2000. Rok 2000, no to nieźle. Bardzo ciekawie. W takim razie kalendarze tutaj są jeszcze starsze niż data, którą usłyszałem, zamknięcia zakładu. Drzwi zamknięte, czyli wandale aż tak bardzo nie zaatakowali tego miejsca. Latarka staje się niepotrzebna. Tu przejdziemy zaraz. Póki co trochę tutaj, ponieważ są tutaj lampy. Nadal. Trochę zielono się robi, powoli, ale nie jest źle. Tak oto wygląda ten teren. Cukrownia. Tam dalej jest jeziorko. Stawek. A tak wygląda ten budynek. Z żółtej cegły, wymurowany chyba. To wygląda na to, że on jest wybudowany z tego. Tylko czemu tu były drzwi? Drzwi, które wychodziły na taki oto kanał. I to w ponad połowie, bo one były dwuskrzydłowe. Jedno skrzydło w całości wychodziło na ten kanał. Pewnie to było jakieś zabezpieczone, ale i tak nie wygląda to zbyt bezpiecznie. Tak.
Po tym też można bezpiecznie chodzić, ale no po czasie to wiadomo, że troszeczkę ryzykowne mimo wszystko. Po tak długim czasie opuszczenia, dlatego ja najpierw przejdę się tutaj. Cukrownia. Bardzo ciekawie wygląda ten budynek. Powiem szczerze, od dawna chciałem się tu wybrać. Wiedziałem, że się tu wybiorę. Ale nie wiedziałem jednego. Kiedy? I nie wiedziałem drugiego w sumie też. Czy ten budynek przetrwa do tego czasu? Ponieważ miałem obawy, że może nie przetrwać właśnie. No, tam ktoś jest akurat. No, obiekt jest uczęszczany tutaj. Często odwiedzany przez mieszkańców okolicznych i nie tylko. Tam właśnie się spotkałem. Ale już mniejsza z tym. Nie ma co sobie wchodzić w drogę. Stacja kontroli pojazdów. A nie, kasacja pojazdów. A kasacja pojazdów to mnie nie interesuje za bardzo. Ponieważ kasacja czegokolwiek mi się dość źle kojarzy. No, aha. Czyli tylko po to wszedłem, żeby wyjść stąd. No, dobra. Czas przejść do bardziej ciekawych części, ponieważ tu podobno się da wyjść na dach. To są te drzwi, chyba, które są zamknięte po drugiej stronie. Tak jest. I tak nie trzeba by było ich wyważać nawet, bo da się wszędzie tu dojść. A tu jeszcze coś jest. To nieźle. W zasadzie ja tu tylko chodzę. Cały czas tu po włącznikach nic nie zostało. O. Dobra. Trochę mi się zatrzęsła ręka, ale dobra. Trochę oświetlenia się przyda. Czy tu były kibelki? Tak. Co jest grane? Co to? Labirynt. Tu jest wejście, tu jest przejście. Tajne spotkania można tu prowadzić. Jeszcze raz w bok. Tu był kibel. No to wygląda jak prysznic. Tutaj pomieszczenie z rurą. I przejście z powrotem tutaj. Taką okrężną drogą można było tu wejść i tu wyjść, albo odwrotnie. Jeszcze raz. To samo przejście. Rury wystają. Jak na 20 lat opuszczenia, to ten obieg naprawdę dobrze wygląda. Dobra. Jeszcze tylko tutaj, ale tutaj to tylko jeden kibelek. Jest jeszcze, są szczotki nawet do kibla. Wow. Papier toaletowy, naprawdę? No dobra. To mnie nieco zaskoczyło. To może mieć 20 lat. Zawory na rurach, poodcinanych niestety. Częściowo. No kibel jest zdewastowany niestety, jak widać. Szkoda budynku, ale nie jest w takim złym stanie jak większość obiektów, które zwiedzałem. Łączniki. Dobra, już nie będę się bawił za bardzo. Idźmy do góry po prostu i tyle. Tu wszędzie byłem. Tak jest. Słońce ładnie świeci. Latarka staje się niepotrzebna. I barierka. I schody prowadzą nas na wyższy poziom. Kolejny już. Tam lampa. Niepowyrywane to wszystko. Aż dziwne. Okno dość nisko. Tam już jest dach. No, jest nawet drabinka na dach. To myślę, że na pewno wiele osób tam wyszło. I myślę, że na pewno spróbuję ja również tam wyjść. Łącznik już taki inny. Aha, czyli to już tak wygląda. Tam już jest ta hala wyżej. Za tymi oknami już widać tą halę, która jest taka wysoka. Klamki były odkręcane z okien drewnianych, ale najważniejsze, że budynek jest w dobrym stanie właśnie. Że te okna w ogóle tu są. Drzwi nieraz, wejścia, kolejny kibelek. Kolejne drzwi niewyważone. A mój nowy sprzęt w postaci dosłownie jednego telefonu jest naprawdę dobry i nie potrzebuje niczego innego. Są dokumenty. Aha, czyli tamte drzwi niewyważone pozostają niewyważone. Nie wiadomo, co tam dalej jest. Tu jest budynek
wyglądające jak po prostu pomieszczenie biurowe, tylko że jedno, bez drzwi w szafkach i tak dalej. Ale są dokumenty. Ciekawie. Przetwórstwo rolno-spożywcze, no tak, to była cukrownia w końcu. Nowe cukrownictwo. Ciekawe. Tutaj różnego rodzaju dane osobowe. Trochę danych osobowych jest, tak więc już nie będę się zagłębiał w to, bo nie zamierzam później siedzieć przez bardzo długi czas i to wszystko zamazywać. Tu był nawet zawór. Rozwinąć całkowicie wąż pożarniczy. No niestety węża już nie ma. A szkoda. No, jest jeszcze nawet skrzyneczka. A przecież to wszystko blacha można by wynieść na złom. A nie zostało to zrobione i ta barierka. Czy to szacunek osób, które odwiedzają to miejsce? Czy też coś innego spowodowało taki stan obecny tego miejsca, że są tu nadal właśnie barierki? A może trudność z wyniesieniem tego wszystkiego? Tam mamy ten stawek czy coś w tym stylu. Się trzymam aż tej barierki, taka jest fajna. Miła ta poręcz, w miarę czysta nawet. A tu widać jeszcze... No nieźle. A tam są szyby w oknach. Czyli one nie mają gdzie uciec, że tak powiem, ale ja im nie zamierzam tej drogi ucieczki odcinać. Na dach tego budynku się nie wyjdzie. Ale na ten dach się da. I wiem, że tutaj wiele osób wychodziło na ten dach. Są okna, oczywiście bez klamek. O, o jest. Jedno otwarte okno to zawsze coś. Nieźle. No, wychodzenie na dach w tym momencie jest rzeczą, której nie zrobię, ponieważ zapomniałem, że jest burza przecież. Nie słyszałem już grzmotów od dłuższego czasu. Ale no nie ma szans, niestety. Trafiłem tu w złym momencie. Nic nie poradzę, no. Okna powbijane. Przez okna podobno piorun może nawet też wlecieć, więc nie będę ryzykował tego wszystkiego. Zdrowia swojego po prostu. Help, pomocy. Ktoś tu pomocy potrzebował? Ptaszki. Nie będę ich denerwował, stresował, bo nie mają za bardzo drogi ucieczki tutaj. Chociaż jeszcze zobaczę sobie te drzwi. Jakiś napis? Tylko 8. Da się je zamknąć nawet. Zobaczmy, jak to... Ciężko się zamyka takie drzwi. Zostawię tak, jak były otwarte. Natomiast ciężko. Tutaj też węża pożarniczego nie ma. Skrzyneczka zgnieciona, ale możliwe, że przez tynk, który spadał. Chociaż nie wiem, czy mógłby mieć aż taki... Aż tyle ważyć, żeby uszkodzić to. To konstrukcja budynku. No i ujęcie z samej góry na klatkę schodową. Pięknie tu jest. Z chęcią bym tutaj przyszedł na... Tak po prostu, żeby sobie bardziej tutaj przyglądnąć się temu wszystkiemu. Jest naprawdę pięknie. Pięknie zachowany przede wszystkim ten budynek. Tutaj te płytki. Te płyty jakiegoś rodzaju. Nie wiem z czego, na schodach. Te stopnie wszystkie. Każdy jeden stopień z tych płyt. Naprawdę, naprawdę ciekawie to wygląda. O, tam widać. Ktoś już zostawił po sobie szklaną butelkę. Okej, pogoda się robi nieprzyjemna. W budynku jest sucho. W większości, no przynajmniej na klatce schodowej, tutaj w tych pomieszczeniach też jest sucho. Tu w tych halach generalnie, no tutaj też jest sucho. Raczej w tych halach większych jedynie cieknie z dachu, bądź też sufitu. Kolejne dokumenty cukrowni. Coś, jakieś dane, no szkoda tego wszystkiego, że się tak pomarnowało. Niestety znów pada. Ale ja się już zwijam z budynku i to właśnie może być i plus i minus. Ponieważ no pada, będę mokry. Ale ładny widok. Zastanawiam się co dać na miniaturę tego. Ja zamknę sobie te drzwi. Chociaż one klamki nie mają. Nie domknę ich do końca. Ale... Satysfakcjonujące. Dobra.
A tam są drzwi, które nie wiadomo w sumie gdzie prowadzą. No, prowadzą do pomieszczenia, które jest niedostępne. Czyli nie cały budynek jest otwarty. Są dwa miejsca, piętro wyżej jedno i kolejne tutaj, do których się wejść po prostu nie da. Tutaj czarne, coś tutaj było palone. Raczej nie papieros, tylko jakieś papiery może, albo coś innego. O, w zasadzie to bezpieczniej by było pozostać w tym budynku w tym momencie. Ani nie wyjdę sobie na dach, ani sobie nie pochodzę z zewnątrz, żeby zrobić dobre ujęcie na miniaturę. No kurde, budynek bardzo fajny, urbex bardzo fajny, ale coś za coś, no. Ja w zakładach dużych już się znajdowałem, tak więc nie pierwszy raz takie widzę, natomiast pierwszy raz na tym kanale takie nagrywam. Cukroprojekt. Biuro Projektu Przemysłu Cukrowniczego. Oddział w Poznaniu. Ale ten budynek nie znajduje się w Poznaniu. Tak w razie czego. Gdyby był w Poznaniu, pewnie już bym go wcześniej zwiedził. Ale dobrze, że tak się nie stało, ponieważ na tym obiektywie o wiele lepiej wszystko widać. No dobra, czas się stąd zwijać. A na koniec parę dodatkowych informacji odnośnie tego budynku, których zapomniałem powiedzieć na początku, ale w zasadzie to dobrze, bo jeszcze będzie coś na koniec. Tak wygląda ten budynek od zewnątrz z tej strony, a tak wygląda ten, to jest chyba najstarszy z tych budynków. Tak wygląda od wewnątrz na szerokokątnym obiektywie mojej nowej kamery, tak więc jeszcze krótkie przejście, bo tu zbyt ciekawie nie ma. Nie jest, ale można to nagrać. Ciekawe jak wyglądało oświetlenie. Pewnie było gdzieś na tych tutaj mocowaniach. Pewnie dość mocne lampy. Tak czy jak ten budynek jest jednym z najstarszych. On ma gdzieś około 150 lat. Podobno przynajmniej. Tak więc jest on naprawdę stary. Widać po jego konstrukcji też. Tam widać, o, za tym oknem. Zaraz zresztą jak będę wracał, to nagram na normalnym już obiektywie. Gdzie będzie można przybliżyć. Widać drugą halę, ale ta najprawdopodobniej jest najstarsza. Jest z cegły czerwonej, z zewnątrz widać ładnie. Tu też widać cegłę, ale jest albo jakoś tak otynkowana, albo owapnowana, nie wiem. Tak czy siak ona jest dłuższa niż tamta hala, bo ona się już zaraz kończy, ta wyższa. I pewnie starsza. Najnowszy jest budynek z żółtej cegły, w którym byłem przed chwilą. I najciekawszy. No dobra, to teraz czas iść wracać, tam już nie ma nic ciekawego za bardzo. No i dobra, tak więc teraz jeszcze jestem tutaj na zwykłym obiektywie, no niestety, o, widać ściany drugiego budynku, tam chyba nawet okna jeszcze są. Jacyś głośni młodzi ludzie gdzieś tu chodzą, ale nie widziałem ich, całe szczęście. Nie minąłem się nawet nigdzie, tak więc... Urbex był spokojny, miły, przyjemny. No a to jest jego koniec. Dziękuję za oglądanie. Jeszcze tylko jakieś ujęcie chyba z zewnątrz. Jedno zrobię. Ale to już bez przedłużania. Tak więc żegnaj budynku z czerwonej cegły. Czas wyjść. Tak to właśnie wszystko z zewnątrz wygląda. Pomimo, że porobiłem parę zdjęć, to i tak, szczerze mówiąc, podoba mi się tutaj na tyle, że zrobiłbym jeszcze kilka. Tu mamy coś, jakąś a la skarpę. Tu są w ogóle tory, a przynajmniej szyny widoczne, kolejowe. Zdjęcie teraz zrobię. No burza, burza jest, no. Tyle mam do powiedzenia w tym temacie. Okej, no i podczas nagrywania czasnąłem sobie parę zdjęć. To teraz pójdę w ostatnim możliwym kierunku, czyli tutaj. Co ciekawe, tu jest jeszcze jakiś opuszczony budynek. Zniszczony. Z czerwonej cegły. Ciekawe, czy należy do tego obiektu. Widać, że płot jest przed nim. Tam jest jakaś dziura. Nic w środku nie ma ciekawego, bo jest całkowicie zdewastowany. Może kiedyś należał do zakładu, natomiast szybko, że tak powiem, przestał należeć.
Chociaż nie wygląda na to, bo jest zupełnie inny teren. Lampa z kloszem jeszcze nawet. Wow. A tutaj jeszcze jedno ciekawe miejsce. Takie oto. Widać przez te kraty wnętrze obiektu, ogromne wrota, wielkie. No nieźle. Naprawdę nieźle. Tutaj wejście na dach, na który nie wejdę ze względu na burzę. Niestety. Szkoda, no ale bezpieczeństwo jednak jest ważniejsze. No dobra. Czas na ostatnie ujęcie. Jeszcze trochę na to bajoro. No i tutaj najbardziej się wysunąłem poza teren. Tam widać to okno na samej górze. Tam są jeszcze szyby właśnie i dlatego się zwinąłem stamtąd szybko, żeby te ptaki mogły wylecieć, ponieważ były w pułapce. Wtedy wydawało mi się, że tam jakaś dziurka mała jest, ale teraz widzę, że nie ma jej wcale, żadnej dziury. Pełne szyby, normalnie tam jakaś płyta nawet wystaje przez okno. Ciekawe, czy ja tam byłem, bo tam jedno pomieszczenie było niedostępne. To może nawet jest to pomieszczenie, co jest niedostępne, jedno tam jest zamknięte. No to może być to. To drugie okno od lewej tutaj. Wydaje mi się, że to pomieszczenie było zamknięte i tam się nie szło dostać. Dobra, czas wracać. Tu był jakiś ogromny plac. Pewnie stały jakieś ciężarówki. Kolej też tu dojeżdżała. Tymi szynami. Do tych magazynów właśnie. Tak więc no to było dość duże. Ale jak na taki zakład, no zakłady są o wiele, wiele większe. Nieraz, więc jak na zakład to dość małe, ale jak na budynki no to duże. No i tutaj... Tutaj kończy się moja eksploracja dzisiejsza tym oto ujęciem. O, właśnie takim. Ja dziękuję za oglądanie. Tutaj w akompaniamencie burzy, która sobie tutaj przechodzi. Dziękuję za oglądanie. Ja jestem Explobron. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć.